Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu, jak zwał tak zwał. No i tak, jesteśmy przy wielkiej sali, gdzie to znowuż ostatnio zakończyliśmy odcinka, a dzisiaj go kontynuujemy. Głównie dlatego, że po prostu, no, dosłownie coś znalazłem właśnie to kolejne takie, że mogę to teraz sobie właśnie zrobić te drzwi. I przy okazji jest tu kluczyk kolejny do zadania na klucze. A co za tym idzie, no, jeśli to wykonamy, zostanie już nam tylko 5 kluczy do kompletu. To pierwsza sprawa, druga... Biłem dziada, dobra, tam poleciał chyba. A druga sprawa, że właśnie będziemy mieli coraz więcej, co już... Można powiedzieć rzeczy, no... Wystuprocentowanych pseudo. A jak wiecie, uwielbiam zbierać po prostu wszystkie rzeczy do kolekcji w grach i stuprocentować. Bo to są od tego wyjątki. Spóźniłem się. Ale tak, bardzo ogólnie to lubię. Mówię, że są wyjątki, bo są rzeczy takie jak... Powiedzmy... Ja... No nie, znowu się spóźniłem. Powiedzmy Dark Souls 1. Będzie oczywiście stuprocentowanie z procentowaniem, ale są rzeczy, których... Powiedzmy, że z własnej woli nigdy nie zdobędę, nie zrobię. Poza jednym razem, kiedy to robię właśnie po to, żeby pierwszy raz zdobyć to 100%. A mówię tu konkretnie o rzeczach pokroju walki z Gwendolinem. Po prostu osobiście jestem z tych, co to preferują, jak już właśnie być w jego przymierzu. Czy też walka z Pyszczylą, czy jakiej tam była, to półsmoczyca. Teraz dzięki za kolejną kartkę. Wanno, czy czym to tam jesteś? Czy też no, w innych grach są takie sytuacje, że... No zrobię oczywiście, po co nawet, żeby zdobyć tego achievementa, czy tam odkryć wszystko, co się dało odkryć de facto w tej grze. Ale dajmy to, nie jestem zwolennikiem tak na co dzień. Ale tak tutaj w Hogwarcie na razie nie widzę żadnych takich decyzji, które by były mocno takie nie zrobię tego, nie ma szans, nieważne jakie byłyby za to nagrody, nie. Oczywiście, odmówiłem tutaj Gartowi tego pióra. Przykładowo, czy tam jakieś inne podobne akcje chyba były jeszcze, czy nie, bo nawet nie jestem pewien. No ale tak, mniejsza o to. Ważne, żeby po prostu zdarzały się sytuacje. Jak Rewelium tutaj dzwoni nadal. No ale mimo tego, że były takie sytuacje, co... W większości przypadków jest to jak najbardziej takie, no, w porządku dla mnie. I... No... Okej, gdzieś tutaj to będzie. Sądząc po hałasie. Jesteśmy bardzo blisko miejsca, w którym... Domyślnie ta kartka ma być. Więc tak, musimy być ostrożni. Żeby jej nie zgubić. Bo dzwoni głośno, ale nie widzę dosłownie. Mogę biec oczywiście dalej, szukać i tym podobne, ale... Tutaj jest ta karta, okej. Dobrze. Dziękuję. Przynajmniej nie będziemy już irytować. Ale tak, ruchome schody. Bystrzy uczniowie mają oko na schody, gdyż potrafią zmienić swoje pozycje bez ostrzeżenia. Choć niektórym mi przeszkadza spóźnienie się na zajęcia, przyjście za późno na kolację może być nieprzyjemne w skutkach. Ja. Tutaj na szczęście widzę, że schody nie są prawdziwie zmienne. Tylko to jest takie... No, pseudo zmiana, że w zasadzie nie ma schodów, ale idziemy i... A, akurat stwierdziły, że tak się ułożą czy coś. Nie mam nic przeciwko temu oczywiście, no bo... Wolę, żeby twórcy skupili się na wpisaniu... elementów, które naprawdę mają znaczenie dla gry i są sensowne, niż losowaniu działania schodów. Co to nie. Ale dobra, kolejna zagadka tutaj. A coś mi tu dzwoni. Ale tak, tu mamy dwójkę, tam jest jedynka. Tak, tutaj musimy mieć 13, a mamy obecnie 9. Czyli potrzebujemy 4. 4 to była dziwna sowa. A, przegapiłem dziwną sodę. Nie sodę, sowę. Czemu się tak przyjeżdżam? Okej. I teraz tak, tutaj mamy 21 uzyskać, a mamy 16, z tego co widzę. Tak, bo jest 3 głowy bebok, więc oznacza to mniej więcej to, że mamy jeszcze do dodania... Rożec chyba był 1, więc to za mało. Czy to da 19, to nie? 5, tak. Jest dobrze.
I okej. Kolejna skrytka za nami. Mam naturalny teren, jakieś okulary nowe. I znowu mi coś dzwoni. Pytanie tylko, czy wyżej, czy niżej. W sensie, zaraz to i tak zobaczymy, ale no. Ja bym po prostu wiedzieć, w którą stronę powinienem iść, szukając tych znajdźców. Tak sobie leży tej strony, której nie podniosłem za coś. Jak? Nadal dzwoni. Sugeruję, że chyba wyżej też coś musi być do podniesienia. Wow. Jestem okropny. Naprawdę w swoim zbieractwie, skoro... No była sytuacja, w której kartka leżała już gotowa do wzięcia, a jej nie ruszyłem. To naprawdę porażka. Ale tak, po pierwsze Ravenclaw. Po pierwsze stworzone, by uczcić dom Ravenclaw. Znajduje się we wzniosłej wieży Ravenclaw. Okej. Czyli pewnie dużo wyżej się nie dostanę, bo do pokoju wspólnego innych grup szkół nie wolno. No. Słyszę tą kartkę, ale no... Najwidoczniej... A nie, jest tutaj, przed drzwiami dosłownie. Ja mogę odebrać, a tam dalej niestety nie wlezę na razie. Ale tak, kładka Ravenclaw. Aby uzyskać dostęp do pokoju wspólnego Ravenclaw, trzeba rozwiązać zadaną przez kładkę z orłem zagadkę ezoteryczną, posługując się przy tym logiką i rozmowaniem. Ciekawy, nie jestem w stanie odpowiedzieć na tą... Na zagadkę. Nawet nie będzie mnie pytać, bo nie jestem z Ravenclaw oczywiście. Swoją drogą to po pierwsze pewnie z tym, co odkrywa się jako pierwsze przy użyciu Revelio, kiedy się gra właśnie Ravenclawem. Ale tak, więcej co nie słyszę, żeby coś dzwoniło, więc chyba jest dobrze. A to za tym idzie, możemy wyruszyć w poszukiwanie jakichś innych znajdźków. Gdzie indziej, na coś innego, po coś innego, jak zwykle zwał. I teraz tak, czy ta wieża coś oferuje wyjątkowego? Jeśli nawet oferuje, to albo to już zebrałem, albo jest dopiero znacznie niżej i... To miejsce. Czy ja tu już nie byłem w poprzednim odcinku? Kilkukrotnie? Przez przypadek. Tak, oczywiście, że tak. No, ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, że tak błądzę. Nie błądząc. No cóż. Ale dobra, w takim wypadku, jak już tak zabłądziłem, to... Skoro nie znajduję kolejnych znajść, dodatków, znajdźków, to zajmijmy się bardzo prosto jeszcze. A nie, odebrałem tego zdania. Dobra, myślałem o czymś innym, ale jeszcze niech i tak będzie. Zajmijmy się po prostu innym zadaniem. Okej, to już zrobiliśmy tak, nawet nie wiedząc o tym, że wysłał w sumie ten list. Przynajmniej ja nie wiedziałem, czym, inaczej mówiąc nie zauważyłem. Ale dobra. Zajmijmy się w takim wypadku dwoma rzeczami. Pierwsze to pora zmienić roślinę hodowaną w naszej doniczce tutaj w pokoju życzeń i zebrać mandragory. A druga sprawa to będzie oczywiście zajęcie się jakimś tam pobocznikiem. Okej, i teraz rdes ptasi, czy jak to się nazywa, zmieniamy tym razem na malwę. No potem dyptam też, ale tak dyptam później. Mamy dwie mandragory. Jedną mandragorę mogę teraz właśnie już zmienić na dyptam, na wszelki wielki, bo nie wiem, czy ten, który był na zajęciach, się zaliczył jako wyhodowany. To jest tak, eliksir skupienia ugotowany. Jeden wiganowy też mogę ugotować oczywiście. Zaraz będzie, więc poczekamy. Głównie tylko po to go ugotuję, żeby też na pewno mieć zapisany na potrzeby właśnie wszystkiego, że tak, zrobiłem eliksir wiganowy. Więc, no, będzie spokojnie zdobyte wszystko. To jest tak, Endurus, później ja piłka, Maxima. Możemy zaraz zrobić, nie mam niestety wielu do innych. Dobra, to niech się waży tutaj Maxima. Nie wiem, rzeczywiście sekund, więc też można było poczekać, ale go gotuję bardziej po to, żeby mieć go na kiedy indziej. A teraz... Ciempo nowe zaklęcie. Tam jest Confringo? Dziwna nazwa, ale tak. Kojarzę, które to będzie, to będzie zaklęcie jest tak jak dystansowe, które dobrze się kombi z Incendio. Czy może do Hogsmeade zobaczyć coś innego. Można najpierw do Hogsmeade. No, jak mówiłem, ja wolę poboczniki robić często. A tego jednego mogę zrobić, po czym pójdziemy już na pewno na wątek główny.
Bo chciałbym dostać w końcu Alohomora, bo teraz to chyba jedyne, czego mi brakuje. Tak, bo tylko Alohomora mi brakuje do kompletu wszystkich możliwych rzeczy do zbierania znajdźków. I takich, z których sobie zdaję sprawę. Ale dobra, to jest jeszcze ktoś, kto będzie właśnie mówił o jakichś motylach. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Okay. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Okay. Zobaczymy, co z tym motylem tak naprawdę jest. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Dobra. Dosyć daleko, więc musimy wyjść prawdopodobnie z Hogsmeade czym prędzej. Byleby tylko móc właśnie szybko na miotłę wsiąść i posrunąć za nimi. Tam w sumie nie za nimi, co raczej do nich. Ale tak, zaraz się zobaczę, jak to wyjdzie. Mam nadzieję tylko, że będziemy w stanie wyskoczyć przez to. A, to bardzo furtka była. Okej, okay, można już lecieć, więc tap 3. I tempo. Byleby szybko tylko dolecieć do miejsca, w którym rzekomo to motyle miał być. Chociaż osobiście nie mam pojęcia, o co chodzi. A, coś tu jest? Jakaś strona? Revelio. Tak, jest strona, no co? Jak widzę, stronę Revelio, to... Żeby potem za mnie nie płakać, od razu ją odbierzemy. Można na miotle odebrać, czy nie? Muszę zsiąść, niestety. Krówka z... Raptuśnika, okej. Okay. Ta krówka zrobiona z liści drzewa raptuśnika to wspaniały przysmak wywołujący niekontrolowany śmiech. Okej. Okay. Ciekawy. Słodycz. Chociaż niekontrolowany śmiech może być trochę, powiedzmy delikatnie mówiąc, ryzykowny. Jak sam słodycz, ciekawy. Dobra. Nie incendio, tylko proszę mi wsiadać na miotło. Okej, okay, jestem na obszarze, na którym już nie mogę sruwać na miotle. Może to jest przez wrogów, może przez coś innego. Ale dobra, widzę, że są pająki. A mam nawet achievement, tylko wyzwanie na Mandragora. Okej. Okay. To pomykacze, na szczęście już mamy ogarnięte, więc... Nie! Co ty zrobiłeś, jełopie? Okej, okay, znowu byłem w jakimś ulepszeniu uposażenia na krośnie. Chociaż ja osobiście nie rozumiem, o co chodzi. Ale tak, jeśli chodzi o uposażenie, to w sumie przyznaję, że zapomniałem je sobie ulepszyć, ale... chyba przeżyjemy bez tego. A teraz tak, żeby było szybciej. To dzisiaj się właśnie skupię... na tym, żeby jak najwięcej zrobić tutaj petryfikusów, totalusów. One też są potrzebne do achievementa. Chyba, że... no mógłbym niby inaczej do tego podejść, ale nie. Te fikusy też warto zbierać. W szczególności, że nie zawsze mam, jakby to najpierw określić, weny na to. Petrificus totalus. Dobra, Petrificus totalus. Pokonane w ten sposób piskle też. I... da się to zniszczyć jakoś? Tylko sprowokować wyklucie? Tylko sprowokować wyklucie? Okej. Okay. Nie mogę jakiej dzikiej magii. No, starożytnej magii na to użyć, więc nie ma co się przejmować. Sprowokujemy tutaj też wyklucie. Po czym szybko Petrificus Totalus na nie. W ten sposób zbieramy więcej sobie właśnie tych, jak to się nazywa. No, już... wyższy wskaźnik Petrificusa.
No i lecimy do motyli. Zobaczymy, co z nimi będzie. There they are. She wasn't making it up. Okay. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Okay. Szczerze, na razie... Nie wiem, jak jest... Powiedzmy, fabuła za tym, że nagle jakieś takie motyle przez las sobie lecą. Prowadzą mnie do kogoś. Trochę dziwne, no ale... Nie muszę chyba... Nie wszystko musi być po prostu logiczne w tym świecie. Kończy świat czarodziejski. No dobra, więc po prostu idźmy. To nie zbierajmy tylko jeszcze te całe kamienie księżycowe, bo czemu nie? A, tam poleciały. Dobrze, dobrze. Bo właśnie łatwo jest strasznie zgubić i... Well, well. Look what we have here. Okej. Czyli motyle prowadzą do skrzynek ze znajdźkami. Z tego co widzę, są to znajdźki te takie... powiedziałbym, że bardziej wyjątkowe, bo nie są to zwykłe ubrania. Oczywiście w rozmiarze piątoklasisty, bo jakby inaczej. A właśnie są to jakieś takie rzeczy pokroju mebli, rękojeści różdżek i tym podobne. Które wydają mi się być... I to, nie wiem czy dobre to jest słowo, ale... redefiniowane, gdzie, jak, kiedy, a właśnie przy okazji jeszcze taką rękojeść, co znaleźliśmy. Właśnie inną muszlę niż tą, którą mieliśmy wcześniej. Żeby nie przełączyć się na nią po prostu, chwilowo. I idziemy po prostu przekazać jej informację, że wiemy już, o co chodzi z tymi motylami. Mam nadzieję, że będzie z nas dumna, zadowolona i że będzie fajnie. No dobrze, zobaczmy, jaka będzie jej reakcja. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? No. I teraz tylko czekać kolejne pół minuty, aż się zaliczy. A na szczęście się zaliczył. Jest dobrze. Dobra. Chyba nic więcej tutaj nie ma. Nie, oczywiście, że jest gdzieś coś do sprawdzenia. Zapomniałem, że przecież co chwilę będziemy gdzieś coś dzwonić przez moje niekompetentne przeszukiwania miejsc. Ale co konkretnie, gdzie konkretnie, to nie mam pojęcia. No ale dobra. Zadanie poboczne wykonane, więc... Teraz chyba najlepszy czas będzie już na... pójście z Sebastianem na testy nowego zaklęcia. Prawdopodobnie tak. Jeszcze tylko tutaj dla bezpieczeństwa przejdziemy się raz jeszcze, żeby tylko zobaczyć, czy właśnie wyjątkowo czegoś nie będzie. Nie ma, więc ta latająca strona gdzieś tutaj jest, to spróbuję capnąć, bo czemu nie. I... Ale nie ma co tutaj się z tym męczyć. Resztę rzeczy zrobimy już, jak będę miał dostęp do innych okusów, pokusów. No i, jak mówię, spotkam się w Hogwarcie, gdy już będę obok Sebastiana. No więc widzimy się już pod miejscem, gdzie mieliśmy spotkać się z Sebastianem. I tak, powiem szczerze, między ostatnim momentem a tym minęło dla mnie kilka godzin. A tak, wynikło parę rzeczy, które uniemożliwiły mi od razu tego nagrania, ale spokojnie. Jesteśmy. Robimy. Sebastian. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me. And that counts for something. Did you find what you were looking for? I did. But something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. No dobra. No to idziemy. There's a secret passage just here. Okej, okej. Szybciej, Sebastian, nie mamy całej wieczności.
na to, żeby sobie leżeć po szkole. Ale dobra. Dobra. Miejmy nadzieję, że przynajmniej się nie będę znowu rozpraszał latającymi kluczami, kartkami, znajdźkami, innymi znajdźkami, jeszcze innymi znajdźkami i tym podobno. Ale dobra. Wlazłem do zegara i co dalej? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play Govstones here all the time. With my sister, Anne. Okay. What I wouldn't give to lose to her again. Okay. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. Dobra, dobra, dobra. Opowiadaj swoją ciekawą historię, Sebastianie. Ona jest wspaniała, ale najpierw muszę tutaj posprzątać w skrzynkach, bo jeszcze śmieci są. Okay. Dobra. No to można już z nim pogadać. Dobra, można już spokojnie pogadać, nie przejmując się niczym i wyruszyć zaraz na dalsze zadania. I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how though. Ominous was born blind and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? W naszym wypadku było trochę inaczej, ale no niech będzie już tak. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. Oczywiście. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them. Aha. First to tell you. Okay. Not to the Croft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Okay. Okay. Brzmi groźnie, czy bzdura? Nie, no, przyznam, że brzmi groźnie, ale i tak się tego nauczę. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay, dobra. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very okay. Well. Dobra, kolejny czar. Confringo. Czar, który służy tylko po to, żeby łączyć go z Incendio. W celu lepszego podpalania wrogów. Ale nadal, hej, czar to czar. Warto go wziąć. Będziemy mieć w to kolekcji. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets though. Dobra, to jest tutaj. Niech będzie z lewiosą na razie. Okej. Both have their uses. But I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell. Confringo! Nice work! How's it feel? Okay. It's a fine there. That's it! I think I've got it. I ostatni raz, kpił. Dobra robota. Jak on też to powiedział, Sebastian, no fajny czar, przyda się. I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Dawaj więcej. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up.
Z chęcią. Just let me know when and I'll meet you. Ah, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. Okay. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Na się dużo gadania. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. Okay. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Okay. We can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. No, wybaczcie, że tak trochę... nic tutaj nie mówiłem nawet po tym, jak dialogi się skończyły, ale tak... Płuca muszę wypluwać co jakiś czas niestety, więc... No, powiedzmy, że po prostu musiałem się wyciszyć. Ale dobra, udało się załatwić, mamy nowe zaklęcie. I kto z nas tu przyłapie, czyżby? Hello, Sebastian. Wait. You there. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new fifth year. Did you just come from Undercroft? How did you get in there? Oh, cholera. Oh, cholera. Dobra, to tak naprawdę... wybrać. Oh, cholera, ciężka decyzja. O, jest. Ja no... Wydaje mi się, że... Będzie to... Będę tego pewnie żałował, ale nie chcę robić, nie chcę kłamywać dopiero co poznanego gościa. Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Nie dobrze, nie dobrze. Może lepiej było okłamać, ale trudno. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Chyba złą opcję. Chyba źle wybrałem. Nie chcę mieć problemu, więc pozwólcie, że może zobaczę, co się stanie, jeśli będę wybierał drugą opcję. Dobra. Jesteśmy tu znowu. Ja chcę zobaczyć. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new fifth year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Okay, uwaga, zobaczymy, co z tego wyniknie. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he?
You breathe a word about this place to anyone. Okay. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My I tak jest tak samo. Friends with the headmaster. I'm nie not dobrze. To exploit that connection if I need to. Okay. Zobaczmy, czy coś się zmieni, czy nie. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank okay, you very teraz... much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself... Okay, zostanie chyba przy tej opcji, bo jest mniej złych niż tej opcji. Sebastian is going to... Chociaż nadal jest... Chociaż nadal jest tutaj do niej najlepiej. Ale hej, przynajmniej nie krzyczał na mnie, że nie jestem godny zaufania, bo zdradziłem Sebastiana. No dobra. Ja chciałem to zobaczyć po prostu, bo... No dobra. Więc jest taka sytuacja. I co dalej w sumie z tym wszystkim, bo... No w sumie nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek jest tak naprawdę, co bym mógł zrobić bezproblemowo tutaj. Chociaż spokojnie za paręnaście minut pewnie dostanę jakiegoś questa głównego. Wow. Profesor Fig sobie wrócił. Czy to oznacza, że idziemy do niego? Powiedziałbym, że tak, ale... Chciałbym wykonać to jedno naprawdę tycie poboczne zadanie, które tam gdzieś mi się zaczęło i... Zapomniałem o nim wcześniej. W ten sposób przynajmniej będę miał o jeden... problem teoretycznie mniej. Może tylko, że nie wiem, gdzie tego wszystkiego szukać nawet. Podejrzewam, że to gdzieś tu. Skoro w tej wiosce znaleźliśmy to oznaczenie, ale... No, różnie może być, więc tak... Szybko zobaczę. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Okej. Okej. Okej, kolejne zadanie przy okazji. Nie. Nie ma co tam. Moc ze świeczkami. Nie wiem, gdzie on może być niestety. Ale tak, powiedzmy, że trochę sobie polatam tu, ewentualnie poszukam. A nuż, znajdę gdzieś tego konkretnego mosta. Nawet jestem jeszcze skłonny zobaczyć, jak on wyglądał na tym papierze, bo niestety... Po prostu... A jakby to najłatwiej tak będzie, ale tak, jest most, jakieś świeczki, nie rozumiem, a tutaj jakieś coś, wioska. Okej, jakiś skalny most tego typu. Pomiędzy wioską, jakimiś ruinami, jakimś ogłoszonym znaku. Może gdzieś tutaj? Nie wiem szczerze. Po prostu posruwam trochę, poszukam może. Znajdę to miejsce. A jak nie, no to trudno. Zajmiemy się czymś innym. No cóż. Po bardzo długim czasie szukania okazuje się, że to było. Ponownie przy wejściu do zakazanego lasu. No, nie dość, że to jeszcze to na dodatek się okazało, że lumosa musiał mieć. Wybaczcie. Ale przez to, że w sumie to miejsce sprawdzam już trzeci raz, ale dopiero teraz pomyślałem o tym, żeby lumosa właśnie użyć. No jak użyłem lumosa, zobaczyłem świeczki, no to od razu wam pokazałem sobie jak. A tam jest jakiś przeciwnik. Botory nie jestem pewien, czy dostał z tego, więc tak, pokonany Botory też do listy będzie. Z tej starożytnej magii, więc jej. Później go dopiszę. Do mojej listy, którą sobie utrzymuję po to, żeby potem się nie gubić w tym wszystkim. No i... Co dalej? Te świeczki mi prowadzą gdzieś, jak te motyle zupełnie. Forest could seem romantic to some.
Tyle? Okej. Chciałem się czegoś trochę... lepszego, lepszego. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ale tak czy inaczej... no, czegoś lepszego, tak najlepiej to można określić. Ale z drugiej strony zawsze, no hej, mam wykonanego zadania. Nie mam co narzekać. Ale dobra. A w tym momencie... nie pozostaje nam nic innego, jak ewentualnie... a udać się najpierw do naszego pokoju, tego życzeń, żeby zidentyfikować rzeczy, które mamy. Potem posłużymy się w najlepsze. Do Hogsmeade posprzedawać, przy okazji może kupić... jak to się nazywa? Recepty. Na te większe donice. Które to pozwoliłyby nam sadzić lepsze rośliny. No i tak jeszcze, póki właśnie przy tym jestem, to też... biorę i liście malwy, i tutaj kolejne mandragory, i liście tego dyptamu, czy jak mu tam... po prostu, żeby mieć wszystko przy sobie, na wszelki wielki. Dobra. Dobra, zobaczmy, co tam się pojawiło. A więc tak, pierwsza sprawa... rękawice, które generalnie są słabsze, ale mają... dołożone już ulepszenie antywilkowe. Raczej sobie odpuścimy, biorąc te, które pozytywnie największy bonus do ofensywy. Nadal ustawię na niewidoczne, żeby nie było. I tak, jeśli chodzi o maski... żeby okulary były teraz tym najlepszym. Dzisiaj mogą być. Jedno co zmieniłbym wygląd na... są. Bo ich teraz nie znajdę, jak na złość. To były te? Nie kończę, to były te, ale te też mogą być. Czapka, czy jest jakaś lepsza? Mam te co lepsze, mam większe obrażenia. Fajna czapka. Możemy w taki pochodzić, chociaż nie wiem, czy pasuje do końca, to czemu nie, i tak. Możemy. A szalik, tu jest lepszy. Wstawić. Lafrog mamy najlepszy, z tego co widzę. Ubrania. To ciekawe, też mam nadal najlepsze. Dobra. Pozostałe rzeczy zostawiamy na sprzedaż. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A ja teraz wracam sobie do Hogsmeade szukać stosownych miejsc, w których mogę kupić to, co trzeba na rzecz zlecenia. Jak już znajdę te miejsca, przynajmniej mówię o zlecenie od zielarki, które wymaga od nas trujący tentakuli i mandragory. Mandragory mamy, trujący tentakuli jeszcze nie. I się... właśnie dobra, w sumie to jest głupie, mamy ją. Nie jest trującą, ja jadowitą. No ale rozumiecie, co chodzi, bardziej chodzi o to, że chcę sobie i tak ogarnąć możliwość samemu sadzenia tego wszystkiego, więc... no, widzimy się za chwilę, jak to już poogarniam. No więc znalazłem już gościa, który będzie nam oferował wszystkie te nowsze rzeczy, więc... pora sprzedać wszystko. Jak się tego już pozbędziemy, to będziemy mogli bezproblemowo zakupić co nieco. I to co nieco będzie oczywiście średnią bądź dużą donicą. Jeszcze tego najbardziej potrzebujemy do ostatnich roślin. A ewentualnie może jakieś lepsze pociągi w większych ilościach czy coś. Ale tego jeszcze nie jest. Jeszcze nie jestem pewien. Postownik. A nie. O, to mogę w sumie wziąć. Nie wiem, jak do końca to ma działać, ale niech będzie. Skrzynia z zabawką dla zwierząt nie. Uwzględniacz materiałów. A, to nie. Różnica. Sami ze 7 różnicą. Dobrze. Jedna średnia. Jedna duża. Szybko tego może nie ogarnę. Chociaż w sumie ogarnę. Przecież mogę ich przyzwać. Więc dobra. Wracamy do naszego pokoju. I tak. Jeśli chodzi o ważenie eliksirów. Wydaje mi się. Jeszcze wszystkich nie mamy. Ale nie ma co się tym przejmować. Aż tak bardzo, bo mamy już. Tak. Wigenowne pewne zrobione.
Ten też, o ile się liczył ten w klasie. Jeśli nie, to zdobędziemy to jajo i będzie po sprawie. To ugotowałem. Tutaj nie mamy smarków trolla, tutaj nie mamy tego, bo zapomniałem kupić. To ugotowałem, więc na pewno te dwa musimy zrobić i potencjalnie jeszcze kamienne, żeby mieć wszystkie ugotowane. Co nie powinno być takim problemem. Tu mamy te nasze roślinki, które sobie rosną cały czas. I no, chyba jest okej. W wypadku chwilowo biorę. Jeszcze zakręcie transportacyjne. Pora postawić... gdzie to jest? Średnia dynica. Okej. Jedna średnia? Średnie w sumie nie wiem. Powiedzmy, że na razie nigdy będą dwie średnie, tak będzie najlepiej. I do tego jeszcze dwie duże. Żeby po prostu było wszystko ogarnięte. Będzie bałagan, ale co ja się tym będę przejmował. Najważniejsze, że mamy te donice. I teraz tak, tutaj można zrobić kapustę, oczywiście, że kapustę posadzimy, oraz tą całą figę, więc super, figi mamy, to jest tylko ten trupi fetor czy jakoś tak zdobyć. A tutaj ślaz, którego no, też wcześniej nie miałem, oraz jadowitą tentakulę. Tym samym mamy gwaranta, że wszystkie rośliny już posadziłem. No. Więc zostało teraz tylko tak naprawdę zrobić jedną rzeczką, jest użycie tych roślin w walce. Co nie powinno być wyzwaniem sam w sobie. Ale zrobimy to... no, dopiero w następnym spotkaniu. Więc, dobra. Jest jego klasa tutaj? Nie. Nie. Okej, aż dziwne, że nie wiem, gdzie jest klasa tego całego profesora. Czy misja... iść do niego. Tak czy inaczej. Ja szybko się do niego udam. No i dzisiaj zrobimy jeszcze to zadanie przed zakończeniem epizoda. Przy okazji schodząc z nas znowu te drzwi, więc tak... Znak zapytania jest dwójką, co oznacza jego. Dwa znaki zapytania mają obecnie... pięć... jeśli się nie mylę, tak, 5. Potrzebujemy 12. Kupujemy siódemki. Którą będzie... to, chyba. Tak, dokładnie. Szyna umiałem, więc jej. Odkryte. Ale z tego co widzę, to jest tylko taka znajdźka. Jeszcze nowy jakiś tam ozdoba, czy tam doróżki, czy czegoś innego. Nadal nie jest to... jak to się nazywa? Nakładka na różdżkę, dajmy na to. Gdyby mi bardzo zależało. Okej, okay, nie rozumiem, co się dzieje, ale dobra. Nie przejmujmy się tymi dziwnymi ptakami, ani niczym tego typu. Po prostu lepiej pobiec szybko do profesora Figa. Rozumiem, że reparo tutaj nie pomoże. Oczywiście, że nie pomoże. Ta gra jest okrutna pod tym względem i nie pozwala naprawiać takich rzeczy, które się rozwaliło czy zepsuło. Jeszcze zanim coś to zarzucę znowu to zaklęcie. Uwaga, uwaga, no i co powie profesor? Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an aura. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died. So I had to find a ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And not because such. Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Brawo, zapamiętałeś.
The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, wow. Peeves. Yeah, i Rytek, bo kto inny. A, dobra, nie przejmujmy się tym. Idziemy spokojnie tutaj i zobaczmy, co się wydarzy. To think it was beneath us all this time. No i się dzieje jakaś jeszcze większa magia niż wcześniej. Zobaczmy, co tu się stanie. Zatem, że tak, prawdawna magia znowu krąży przez to wszystko w postaci tej dziwnej srebrnej mazi, czy czegokolwiek to jest. Ale no, dzieje się magia, dzieją się ciekawe rzeczy. Żeby wrócił w końcu? Profesor Rackham? Czy może jednak nie? Nie, nie wrócił jeszcze niestety profesor Rackham. Nie, jednak jest. Jej. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Thanks. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do.
Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Okay. Shall we have a look? Dzieje się. Ciekawe, ciekawe. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Nie mów nikomu, więc powiem to wszystkim kolegom. Tradycja, ale to nie będzie w tym odcinku. Co to nie? Za długo już to będzie trwało. No a poza tym trzeba będzie jeszcze się nauczyć najpierw Wingardium Leviosa, zanim polecimy gdzieś dalej, więc ja na tym kończę i it is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Okej, dobra, to już pokazuję wprost. Następny odcinek będzie poświęcony zbieraniu nowych zaklęć. Co tu mam? Przybiłem nad stacją Hogsmeade, przybiłem nad boiskiem do Quidditcha. Okej, challenge accepted. Z przyjemnością to zrobię. A póki co, jak mówię, to tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej.